punkt drugi, wybór przewodniczącego rady. Także proszę o wygłaszanie kandydatury na przewodniczącego rady. Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłaszam na przewodniczącego rady kolegę Józefa Dąbrowskiego. Ja ze swojej strony chciałbym zgłosić bardziej doświadczonego z wyższym wykształceniem pana Krajewskiego Tadeusza, seniora. Dziękuję. Zapytam pana Dąbrowskiego Józefa, czy zgadza się na kandydowanie. Tak. Ja stoję przed trudnym tematem osobnym, więc nie wiem. Mogę się poddać głosowaniu albo nie, także. No spróbujemy także. Ja dosłownie jako doświadczony człowiek. Senior dosłownie. Cały przemian mogło się do tej Polsce przed nimi od roku, znaczy mówię od którego roku, 53, także byłem zawsze w tej opozycji i walczyłem o to lepsze Polskę. Wreszcie się doczekaliśmy tej wolnej Polski. W związku z tym poproszę o zgłaszanie, no przegłosowanie chyba. Fajne głosowanie. Proszę o zgłoszenie dosłownie komisji dyskutacyjnej. Ilości przynajmniej 7 posłów. Krzysztofa Gruszkiego. Raz. Jeszcze zgłaszam pana Kazimierza Dmochowskiego. Proszę. Kazimierza Dmochowskiego. Dobrze. Ogłaszam 15 minutową przerwę ze względu na przygotowanie przez komisję.
komisję skrutacji na kartę do głosowania. Tam zapisy się dostanie. Rozdajemy jeszcze raz kartę, żeby nie było możliwości na obrotnej stronie. Jest również pieczątne. Przepraszamy Państwa na mocy dla Państwa. Głosowski, Proszę, wstępujemy do głosowania. Ja będę wyczytywał nazwiska i prosiłbym o wrzucanie kartu głosowania. Proszę bardzo, tutaj będzie ktoś podchodził pod barą słowami. Proszę podchodzić, bardzo szybciej. Postaw na środku, bardzo. Jasne. Grzegorz, Krzysztof Trójska, Mieszka. Pan Kaczewski. Także dziękuję bardzo. Ogłaszam 10 minut przed protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na pierwszej sesji Rady Powiatu Zamborskiego 1 grudnia 2017 roku do ustalenia wyniku głosowania wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Zamborskiego. Komisja Skrutacyjna w składzie Grodzki Krzysztof, przewodniczący komisji, Mowowski Kazimierz Członek, Mieliński Marek Członek. Stwierdza, co następuje. Na stan 17 radnych Powiatu Zamborskiego. Obecnych jest na sesji 16 radnych, głosowało 16 radnych, głosów ważnych oddanych 16, głosów nieważnych nie było. Poszczególni kandydaci zgłoszeni na przewodniczącego Rady Powiatu Zamborskiego otrzymali następującą ilość głosów. Pan Dąbrowski Józef 10 głosów, Krajewski Wacław Tadeusz 6 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że przewodniczącym Rady Powiatu Zamborskiego został wybrany pan Dąbrowski Józef. Rady Powiatu Zamborskiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Zamborskiego na podstawie artykułu 14 ustawy 1 ustawy z 1998 roku o samorządzie powiatowym dzień 2013 roku. Ta pozycje są oczywiście Rada Powiatu Zamborskiego uchwala co następuje. Stwierdza się, że wybór pana Zamborskiego wyrzekła na przewodniczącego Rady Powiatu Zamborskiego. Tu protokół dostanie Komisja Konstytucyjna załącznik do uchwały i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Także poproszę o przegłosowanie dosłownie tej uchwały. Bardzo proszę. Kto za tą uchwałę? Serdecznie dziękuję Państwu za wyrażone zaufanie. Zapraszam wszystkich radnych do współpracy. Myślę, że nie pierwszy raz będę prowadził sesję. Postaram się, aby one były jak najbardziej treściwe i obyśmy nie patrzyli na siebie w jakiś sposób taki nieufny, a naprawdę szczerze zapraszam wszystkich do współpracy. Został nam jeszcze dzisiaj punkt następny, wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zamborskiego. Uprzejmie proszę Państwa radnych o zgłoszenie kandydatury, kandydatur na wiceprzewodniczącego Rady. Pan Edward Lewicki.
W imieniu klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłaszam na wiceprzewodniczącego kandydaturę kolegi Sławomira Brana. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. W związku z powyższym ogłaszam. Ale głosowanie tajne na wiceprzewodniczącego musi być. Musimy zgoda osoby. Ja rozumiem. I najpierw pytałem, czy są inne kandydatury. Skoro nie ma kandydatur innych, to czy pan Sławomir Baran wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zabrowskiego? Tak. Dziękuję bardzo. Przerwę muszę ogłosić, dlatego że to przerwa techniczna. Muszą być głosowane. A, oczywiście. Ja już uważałem, że komisja, skoro powołana, to zostaje. Czy państwo stawia wniosek o to, aby komisja skrutacyjna była ta sama, która była przy wyborze przewodniczącego? Kto jest za? Tym uprzejmie proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Stwierdzam, trzy, przepraszam. Stwierdzam, że komisja w składzie na wybór przewodniczącego zostaje ta sama i uprzejmie proszę komisję o przygotowanie kart do głosowania. Przedstawiam protokół komisji sekretacyjnej wybrane na pierwszej sesji Rady Powiatu Zabrowskiego w dniu 1 grudnia 2014 roku dla ustalenia wyniku głosowania na wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zabrowskiego. Komisja skrutacyjna w składzie Grodzki Krzysztof, przewodniczący komisji, Dmuchowski Kazimierz, członek, i Niewiński Marek, członek. Stwierdza następuje. Na 117 radnych powiatu zabrowskiego obecnych jest na sesji 16 radnych. Głosowało 16 radnych. Głosów ważnych oddało 16. Poszczególni kandydaci, w tym przypadku jeden, na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zabrowskiego otrzymali następującą ilość głosów. Pan Baran Sławomir, 16 głosów za. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Zabrowskiego został wybrany pan Baran Sławomir. Tak, uwag i podpisy członków komisji. Także gratuluję bardzo. Dziękuję bardzo szanownej komisji. Gratuluję wyboru koledze Sławomirowi. Kolego Sławu, bardzo proszę do tego stołu prezydialnego już. Przegłosujemy tylko uchwałę. Uchwała nr 1 łamane przez 2 łamane przez 14 Rady Powiatu Zabrowskiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zabrowskiego na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 595 i pozycja 645. Z późniejszymi zmianami Rada Powiatu uchwala, co następuje. Stwierdza się, że wybór pana Sławomira Barana na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zabrowskiego. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem uchwały, uprzejmie proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę panie Baran wrzucać do nas do stołu prezydialnego. Ze swojej strony chciałbym bardzo podziękować wszystkim radnym za tak pokazane zaufanie. Przyszedłem do rady po to, żeby otworzyć, nie dzielić.
i chciałbym, żebym mógł spokojnie tak potwierdzić tą procedurę. Tak. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tak duży zaufanie. Przynajmniej na chwilę, podczas tu prezydialny, zgodnie z porządkiem obrad, w zasadzie dzisiejszy nasz program sesji został zakończony i ogłaszam zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Dziękuję.